Inflacja galopuje jak szalona. Rada ministrów podjęła decyzję o podwyżce płacy minimalnej o 210 zł. właśnie. Do tr... Powiedzmy też raz, 210 zł. Do 3100 zł brutto. Ale to chyba do niej, czy rozwiązu... do 3 tysięcy... 10? nie Do 3010 do 100? Tak, tak. Nie, 10, 10, przepraszam. Mm -hmm. Ale to chyba. No, to szkoda, to jeszcze gorzej. <ślad> szkoda, bo znaczy, to tak czy inaczej nie rozwiązuje problemu, bo wszyscy te podwyżki na sobie bardzo mocno odczuwamy. No i teraz. Pytanie, co robić? Jak poprawić swoją sytuację? I teraz się zastanawiam, czy naszą rozmowę powinniśmy zastrzec tylko dla pracowników, a pracodawców poprosić o to, żeby na chwilę zajęli się czymś innym i nie słuchali tego. Ale żeby... wtedy działasz na nie Niekorzyść naszej oglądalności. No wiem. Wyłączając z tej rozmowy Ale jestem za tymi, którzy potrzebują podwyżki. Nie zostawią włączone telewizory, ale dojdą na chwilę, może tak. Tak. Oglądalność się spadnie, ale nie będą słyszeć. I potem będą czekali dzisiaj w swoich pokojach i tam sznur ludzi. Tak. Z góry w przepraszam wszystkich z moich klientów, którzy są pracodawcami. Adam Dębowski, kolok biznesu. Tak. Twórca bloga adamdebowskim.pl. Kiedy najlepiej poprosić o podwyżkę? Trzeba tak naprawdę umiejętnie obserwować i swoją branżę, i rynek, i, i swoją firmę. Jesteśmy zaobserwowani. Podniosło się o tak. 210, inflacja jest taka, jaka I oficjalnie jest. Oficjalnie już wyższa. ponad 50% pracowników podobno zaczęło wstępnie rozmawiać ze swoimi szefami o tym, żeby od stycznia podwyżki mieć, więc rynek sprzyja, więc można powiedzieć, niewiele tutaj. Zwłaszcza, że bezrobocie jest bardzo niskie i dzisiaj jest naprawdę łatwo o pracę. Więc już od kilku łatwo lat zmienić. mamy rynek pracownika, mm -hmm. co jest jakby mm -hmm. cały czas dla wielu pracodawców zaskoczeniem, jakim cudem to się stało, Przecież od starożytności było inaczej. Tak. A w końcu to pracownicy rządzą, co prawda rynek IT, czyli informatyków, programistów, już rządzi od, od wielu, wielu lat. No i tam podwyżki A... chyba są dosyć regularne, prawda? I tam są tak, bo tak naprawdę tam są tak wybitni specjaliści, tak bardzo potrzebni, że. To jest no i to naturalny jest Ale IT. Oni proszą o podwyżkę, czy im dają po prostu? W niektórych firmach, w niektórych firmach muszą wychodzić e, zawczasu, znaczy muszą myśleć, co możemy wymyślić, bo wiemy, że zaraz konkurencja będzie A, podkupywać. Właśnie. A to, co się stało w ostatnich latach na wielu rynkach, już nie tylko programistycznych, to to jest to, że w szczególności w pandemii, że możemy pracować w wielu branżach coraz bardziej online. No tak. Firmy się na to tworzyły, więc teraz firmy headhunterskie, rekrutacyjne działy HR-u tak. rywalizują już nie tylko z lokalnym rynkiem, czy polskim. Tylko międzynarodowym, do czego nie wszyscy się przyzwyczaili. Ale to jest w ogóle super. Bo jeżeli macie, nie wiem, 13, 14, 16, 19, 20 lat i myślicie o tym, y, jaką pracę wybrać w przyszłości, to branża IT, y, to idźcie tam. Szczególnie idźcie tam. W, <laughs> idźcie tam w po że to nie jest już tylko branża, typowo programuje i rozmawiam tak. z komputerem w no no, życie. Jest... Tylko to jest ogrom, ogrom to możliwości. Już nasze... Dobrze. A wróćmy do tych podwyżek. Tak. Okej. Okay. No nasz pracodawca nie pomyślał zawczasu o tym, żeby jakoś to usystematyzować i tak po prostu regularnie nam te podwyżki dawać. Jak, no, jak zacząć taką rozmowę? Na początku warto wybadać, czy trzeba iść trybem oficjalnym, czy są jakieś procedury, czy nie. Jeśli wiemy, że, jeśli wiemy, że nie. To musimy wybadać, jaka jest relacja między mną a szefem. Bo jeśli mamy partnerską relację, jeśli on docenia nas za nasze cechy, kompetencje, za osiągnięcia, to jest dosyć naturalny temat, że podczas lunchu albo wcześniej możemy się umówić, czy za tydzień albo za miesiąc możemy spotkać się, bo będę chciał porozmawiać o kwestii finansowej. Tak? I wtedy o czym będziemy rozmawiać. Myślę, że tak, jeśli mamy partnerskie podejście, bo jeśli mamy szefa cwaniaka albo szefa zdystansowanego, tak to łagodnie powiemy. On nie pamięta nawet naszego imienia? K tak jest, no to wtedy czasami zaskoczenie może być dobrą dobrą opcją, A. chociaż jeśli jest to choleryk mocny, to on wtedy wejdzie od razu w pozycję e, dominującą rywalizacyjną, weź mi tutaj głowy nie zawracaj. Tak. Więc to jest bardzo ważne, żeby popytać być może kolegów, koleżanki z pracy, słuchajcie, jak w tej firmie tutaj się podchodzi, tak? E, I popytać, jak, jak wy rozmawialiście. No i to już mamy. Tak. Już wiemy, jak się umówić, jakich argumentów użyć na spotkaniu. Jest taki paradoks, który e, często firma funkcjonuje, że pracownik uważa, że należy mu się podwyżka za to co zrobił, a pracodawca chciałby ewentualnie dać podwyżkę za to co Pracownik osiągnie. Mhm. I często to jest ten konflikt interesów, bo kiedy, kiedy mamy, mamy pracowników, ja sam tak czuję, dając podwyżkę, ja bym chciał wiedzieć, że pracownik da z siebie więcej. Mhm. Ja bym chciał wiedzieć, że ja będę płacić za wyższą, za wyższą Że mogę więcej wymagać. Od że, tego że, że mogę więcej wymagać. Oczywiście to nie zawsze jest fair, bo, ponieważ faktycznie pracownik bardzo dużo zrobił w poprzednich latach czy w poprzednich miesiącach i to mu się należy, ale jednak ten paradoks m, funkcjonuje. Druga rzecz to jest zasada eskimosa. Kiedyś pracuję z wieloma przedsiębiorcami, tak doradczo, i jeden z, jeden z Kiedyś z liderów firmy powiedział, wiesz co, ja jak się rozmawiam z Tobą, Adam, to ja pomyślałem sobie, że ja nie jestem jak Eskimos. A mówię, co, co to co znaczy? To co, co to znaczy? To jest z, jakaś, z jakiejś literatury, z jakichś badań? Mówi, nie, tak sobie wymyśliłem, bo rozmawialiśmy, mówi tydzień temu, z Tobą rozmawiałem, jak się przygotować do rozmów o podwyżkach z moimi pracownikami i wymyśliłem taki argument, że będzie im mówił, słuchaj, ja nie jestem Eskimos. Mówi, czyli nie mam pieniędzy jak lodu. Musicie mi udowodnić, że ta podwyżka ma sens. Ja mówię, okej, okay, brzmi to sensownie, to co, to co mówisz. I wypracowaliśmy z nim taką, taką regułę, że on powiedział oficjalnie: Słuchajcie, wiem, że co pewien czas będziecie przychodzić po podwyżki. Nie wiem, co jaki czas będziemy mogli sobie na to pozwolić, ale jak do mnie przychodzicie, mówi, to poproszę was, żebyście uargumentowali, co osiągnęliście w ostatnim czasie, co konkretnie zrobiliście, jak się rozwinęliście, czyli czy nabraliście jakieś kompetencji, czy się gdzieś wyszkoliliście. Co osiągnęliście, jak się rozwinęliście oraz co planujecie zrobić i jaką to wartość wniesie dla firmy? Tego potrzebuję, żeby w ogóle zacząć. No rozmowę. halo, przepraszam, a pracodawca jest od czego? Pracodawca ma wymyślać, co ja mam robić i ma mieć strategię na firmę, a nie ja, ja mam wykonywać tylko dobrze swoje obowiązki. To po też to... prawda, ale jeśli ale po co pracodawca po powyżkę... ma pracowników po to, żeby wymyślali. Też, no, też. Tak naprawdę wszystko prowadzi do tego, żeby to była partnerska tak. rozmowa ostatecznie. Mhm. Oczywiście mamy roszczeniowych pracowników, nie bójmy się tego powiedzieć. No mamy właśnie. takich, którzy tylko Oczywiście. chcą wykorzystywać szansę i uważa im się, że... Że oni że... płacą większe rachunki, większe bo yy, to, to im się należy. Tak, tak jest. No i to jest argument podstawowy. Jest to I... bardzo twardy argument. I co wtedy na Jeśli to pracodawca mówisz? jest w przegranej pozycji negocjacyjnej, czyli ciężko mu będzie zrekrutować pracownika, nie będzie mu łatwo znaleźć takich kompetencji, o, takich umiejętności, mhm. to wtedy ten argument jest wystarczający na zasadzie: no dobra, po prostu muszę dać, okay. po prostu muszę dać. I ale lepiej mieć na, w, za, na, w, w, w tyle głowy, z tyłu głowy, to, co powiedziałeś przed chwilą, czyli jednak wiedzieć, co się zrobiło do tej pory i za co mi się te pieniądze. Bo to, to jest należą. szacunek dla, dla pracodawcy, okay. tak? Bo łatwo być teraz roszczeniowym Ech. pracownikiem, w szczególności gdy inflacja, gdy rynek pracownika, ale w momencie, kiedy my będziemy mieć cały czas postawę taką roszczeniową, inflacyjną, coś tam daj mi tak. kasę szefie. O. To za rok, dwa lata, trzy lata to się odwróci, i szef będzie pamiętał o tym, żeby mieli podstawę wartościową. Tak. I jak będzie myślał, kogo wymienić, to pomyśli o nas. Tak, hmm. dokładnie tak. Zawsze warto wnieść coś od siebie. Pamiętajmy o tym. Y Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Ha, to nie są łatwe rozmowy, ale trzymamy kciuki za wszystkich, którzy się ich podejmą, a tymczasem w nas. Gratulujemy wszystkim pracodawcom, którzy podejmą to wyzwanie i jednak odkrują to... troszkę lodu. Czekaj, idźmy Ewa po podwyżki. <laughs> Dyrektorze. A propos lodu i zimna, to nie wiem, czy wiecie, ale zbliża się wyjątkowa olimpiada zimowa w Pekinie, w lutym. Już dokładnie za miesiąc wystartuje. I w związku z tym w naszych kulisach jest ktoś. To będzie bardzo stępiona. Justyna kowalczyk która nie będzie startowała e, bynajmniej na tej olimpiadzie, ale będzie ją komentowała. O nowej roli życiowej również porozmawiamy po przerwie.